Czy to pan układa te teksty, czy one są gdzieś redagowane i tylko pan je odczytuje? Jak to wygląda? Wszystkie teksty układam sam. Czasami przychodzą mi do głowy po prostu od razu. No, czasami muszę chwilę pomyśleć. To nie jest tak, bo też spotkałem się z takimi pytaniami, czy ja to komentuję na bieżąco. No nie, ten program jest montowany i dopiero później ja go komentuję i te moje komentarze są podkładane. Natomiast tak, no ja jestem autorem wszystkich komentarzy. Czyli to jest tak, że otrzymuje pan jakby zmontowany materiał i do tego materiału już pan układa teksty, w których momentach powinien pan coś powiedzieć, tak? W dużym uproszczeniu tak, z tym, że ja też przez cały czas jestem na planie zdjęciowym z naszymi bohaterami, więc ja te sytuacje widzę na bieżąco, widzę je dokładnie wtedy, kiedy one się dzieją i bardzo często jest tak, że ja sobie te teksty już układam w głowie, będąc no, w tym przypadku na Zanzibarze. Natomiast one finalnie powstają w Polsce i w Polsce są dopiero czytane i podkładane pod odcinek. Co jest w takim razie najtrudniejsze przy układaniu tego typu tekstów do programu? Najtrudniejsze jest chyba to, że zawsze, wiesz co, zawsze musisz być dowcipny i zawsze musi ci towarzyszyć ta ironia. Ja ją akurat w sobie mam i mam jej nieskończenie dużo, za co zresztą moja rodzina mnie nie cierpi chyba. Natomiast, no wiesz, czasami budzisz się w gorszej formie, czasami budzisz się po imprezie, czasami masz gorszy dzień, a mimo wszystko musisz zawsze być na wznoszącej i na tym wysokim C. No i to jest najtrudniejsze, ale okej, za nami już łącznie sto kilkadziesiąt odcinków i dajemy radę. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama Przeambitni.